Czy miało sens działanie, które skończyło się klęską? To pytanie sobie zadajemy przy okazji Powstania Warszawskiego, ale także Powstania Listopadowego, Styczniowego, Kościuszkowskiego. I no, oczywiście odpowiedzi na takie pytanie mogą być różne. Są takie odpowiedzi bardzo częste, że to nie miało sensu, że to tylko pogorszyło sytuację. Że Powstanie Styczniowe było wielkim błędem, że Powstanie Warszawskie było po prostu karygodnym przestępstwem politycznym. I podobnie można się odnieść do Żołnierzy Wyklętych. Skoro przegrali, to znaczy, że to nie miało sensu. No ale to jest jeden punkt widzenia. Inny jest taki, że dla utrzymania jakichś wartości narodowych, pewnego katalogu imponderabiliów narodowych, takich jak niepodległość przede wszystkim, czasami trzeba walczyć, nawet nie mając szans na zwycięstwo. Chociaż oczywiście ci, którzy do walki przystępowali, zakładali, że jakaś szansa jest, że to ma sens. Więc z dystansu wiele osób nie widzi sensu w tej walce. Natomiast wiele osób w niej uczestniczących widziało sens. I oczywiście nie można tego odrzucać. To należy uszanować i należy o tym pamiętać. Więc do pewnego stopnia można powiedzieć, że Żołnierze Wyklęci to była jakby kontynuacja Powstania Warszawskiego. Że była to pewna demonstracja narodowa, niezgody na to, co się dzieje. Demonstracja, łatwo powiedzieć post factum, skazana na klęskę. Ale w 1945-1946 roku naprawdę bardzo dużo ludzi, i to nie tylko w Polsce, wierzyło, że trzecia wojna światowa może wybuchnąć. Obawiali się jej nawet wielcy liderzy. Obawiał się jej nawet Stalin, który nie był pewny, czy w tym czasie przewaga techniczna Zachodu i posiadanie przez Stany Zjednoczone bomby atomowej nie przeważyłoby szali na rzecz demokracji zachodnich. Więc to nie było coś absolutnie nierealnego, ta trzecia wojna światowa, na którą liczyli Żołnierze Wyklęci. Oni mieli tą dodatkową motywację, wynikającą z siłowego narzucania Polsce ustroju i systemu, który nie odpowiadał większości narodu, za którym opowiadało się spore grupy społeczne się opowiadały za tym, ale nie wszyscy. No i narzucano to w sposób absolutnie niedemokratyczny, jakby nie licujący się z tym, o czym na ogół społeczeństwa myślą, to znaczy, żeby móc samemu stanowić o sobie.